Chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać w imieniu dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, pani Agaty Szpiłek oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, pani Ewy Bubień, na spotkaniu z kulturą latynoamerykańską. Spotkanie to odbywa się w ramach projektu Dom Kultury za Rogiem, który łączy różne inicjatywy kulturalne mostami ponadgminnymi, ponadpowiatowymi. Jak już powiedziałem, dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło kultury latynoamerykańskiej, która zaczyna się już w średniowieczu i która rozwija się w renesansie i baroku. Została przyniesiona przez hiszpańskich zdobywców, ale bardzo szybko zaczęła się karmić rdzenną kulturą, jak również rdzenna kultura karmiła się kulturą hiszpańską. Tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Poznaliśmy się w Niemczech, w Weimar, na projekt dedykowany muzyki barokowej z Ameryki Łacińskiej, organizowany przez bardzo dobry zespół muzyki dawnej tam w Weimarzu, nazywany The Playfords. Tam poznałam Luz, bo Luz uczyła tam tańce tradycyjne peruwiańskie, a ja tam byłam w projekcie improwizacji związanej z muzyką dawną. No, poznaliśmy się, podobało mi się bardzo, jak ona tańczy, ona się podobała, jak śpiewam. I na końcu rozmawialiśmy, że byłby dobrze współpracować. Potem poznaliśmy Masaru, to jest jej mąż. No i zaczynała się ta współpraca, te pomysły. Maciek, który ze mną pracuje od wiele lat, gra ze mną muzyką meksykańską i innym, też z Peru, z Argentyny. I on już miał doświadczenie z tych rytmami, bo to są bardzo trudne rytmy, trzeba po prostu znać to i czuć to. Raz, a już raz wcześniej byliśmy w tutaj Goku nam 3 lata temu. Też gościu nam, tam w Bikowie. Było to jeszcze nie taki ambitny, taki długi program. Było tylko pokazane parę elementów. Luz tańczyła, też Masaru. Bardziej skromne. I zaczynaliśmy właśnie budować jakieś idee, program. Później w Berlinie mieliśmy już okazję przedstawiać i szukaliśmy już jakiś nurt, taką ideę właśnie pokazać od, jak mówili, czas prehiszpański do czasu współczesne, a potem jak już mieliśmy tę okazję, że mieliśmy tą właśnie możliwość, to już budować takiego większego projektu w ramach tych koncertów w tej sali. Luz mówiła, że będę tańczyła, potrzebujemy. Najważniejsze to perkusja w tej muzyki afroperuwiańskiej, tak? No to i na szczęście znalazłam Wiktor, polecano mi Wiktor i bardzo super, że się poznaliśmy. I już jest naszą rodziną. Świetne muzyki, które bardzo dobrze gra i pochodzę z Peru. Prezentación del día de hoy hemos empezado. Na początku tego koncertu przedstawialiśmy performance dedykowany kultura mochi, to indiańska kultura prehiszpańską. Cel pokazywania ten performance, tej element tej kultury indiańska, to po pierwsze pokazać, jak brzmiał ten język. Jak kobieta mogłaby mieć luźne włosy bez warkocza, to jest element europejski. Jak się ludzi ubierało wtedy, przed podbojem hiszpańskim. Używali takie właśnie proste sukienki nazywane anacos. De lo que es la pollera, la falda. Nie jest to samo, co tam spódnica czy pollera nazywają tam w Peru, to już jest element hiszpański. Que esto es el elemento ya Hiszpania, de Europa, de España, no? De España nos llegó Cristo, pero también el patrón. España nos llegó Cristo, pero también el patrón igual que a Cristo al negro crucificó, el patrón igual.
Następnym utworem staraliśmy się pokazać, jak później ta muzyka zaczynała się mieszać z innej kultury, innej elementy innej kultury, na przykład hiszpańska, afrykańska właśnie muzyka niewolników i nawet arabska, bo rzeczywiście wiadomo, że Hiszpanów mieli już taką kulturę, swoją kulturę. Moreno, Inka na Cristo. Morena, la Macarena. Morena, la Macarena. Moreno es el ser que adoro. Viva la, viva la gente morena. Też nasz cel poza artystyczny jest nie pokazać, ale się dzielić z naszą doświadczenie jako międzynarodowy zespół. Na przykład Masaru ma pochodzenie, urodził się w Niemczech, ma pochodzenie japońskie. Zakochał się luz i tej muzyce. I biedny tańczy, nauczył się tańczyć, grać. Luz z Peru, mieszkający w Berlinie. Ja z Meksyku, mieszkająca w Dugołęce. Maciek z Polski. Też Wiktor z Peru, mieszkający w Polsce od wielu lat. Jak można dojść do, po prostu się dzielić z ludźmi i znaleźć to, co im nam łączy i co nam dzieli, które wydaje się nam, że jest bardzo potrzebne wszędzie w tych czasach. I też myślę, że luz, rozmawialiśmy wczoraj o tym temat, żeby pamiętać o ziemi. Indianie dla niej było bardzo ważne, matka ziemia, natura. To jest też taki temat, który nam interesuje. Przedstawiasz, czy o tym mówisz troszkę przez naszą muzykę i nasze tańce. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?